Kochanek Zuby, czyli dzieciaki. Dziś myszka Narcysia odkryje, że gwara jest obecna w naszym języku, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Gwarowe nazwy mają przedmioty znajdujące się w naszym otoczeniu, rośliny, zwierzęta, osoby. Posłuchajcie, jak w naszej okolicy nazywają się różne potrawy. Odkryjcie je razem z Narcysią. No chyba, że już je znacie. Słyszycie te dźwięki? Nic nie piszczy w rurach, ani nie zagnieździły się tutaj żadne zwierzątka. Oprócz mnie, ma się rozumieć. To mój brzuszek. Ależ jestem głodna. Tylko sama nie wiem, co zrobić, bo w mojej spiżalni są jedynie kanapki z serem, lecz zupełnie nie mam na nie ochoty. Ciągle ser i ser. Niestety dopadł mnie katar mysi, więc lepiej nie wychodzić na dwór. Strasznie dziś wieje. Już wiem. Zamówię coś z restauracji. Skoro ja nie mogę pójść po jedzenie, jedzenie przyjdzie do mnie. Dla głodnego nic trudnego. Muszę znaleźć coś pysznego. Patrzcie, niechcący mi się zrymowało. To pewnie z głodu. Gdzieś tutaj widziałam ulotki z różnych restauracji. Czasami pan listonosz przynosi je razem z pocztą. O jest, spójrzcie! Tyrlandia! Dzień dobry, czy to restauracja Prylandia? Nie wiem skąd ta nazwa, ale podoba mi się jedzenie na waszej ulotce. Aha, a więc Prylandia to okolice Poznania? Wielkopolska? Aha, trochę żartobliwie. Teraz rozumiem. No dobrze, wobec tego proszę mi polecić coś pysznego. Pyry z gzikiem? Plędze, szagówki, a na deser? Sznyka z glancem? Tak, rozumiem. Proszę mi dać minutkę, muszę się zastanowić, oddzwonię. Jak się okazuje, zdobycie obiadu nie jest takim prostym zadaniem, jakby się mogło wydawać. Restauracja, do której zadzwoniłam, przygotowuje dla swoich gości tradycyjne dania z naszych okolic i nazywa je tak, jak nazywano je dawniej, w naszej gwarze. Bardzo podoba mi się ten pomysł, ale ja nadal jestem strasznie głodna i jak to się mówi, kiszki mi grają marsza. Już zresztą nie tylko marsza, ale mam wrażenie, że walca i rock'n'rolla też. Muszę jak najszybciej dowiedzieć się, co też kryje się pod tymi wszystkimi tajemniczymi nazwami. Widziałam gdzieś tutaj książkę o gwarze gnieźnieńskiej. Tam powinno być to, czego szukam. Jest! Pyry z gzikiem. Pyry to oczywiście ziemniaki, tyle wiem, ale co oznacza gzik? Może to bzik? Zbzikowane ziemniaki? O, proszę bardzo, gzik to po prostu twarożek przyprawiony cebulką. Może być. A wy lubicie pyry z gzikiem? No dobrze, co to są plędze? Mam wrażenie, że już to gdzieś słyszałam. Ha! Oczywiście, przecież to placki ziemniaczane. Zupełnie mi wyleciało z głowy. Szagówki. Mam. To inaczej kopytka, pyszne kluski, krojone ze skosu. No i pozostał jeszcze deser. Czy ktoś z was wie, co to jest sznaka z glancem? Macie rację, sznaka z glancem to drożdżówka z cukrem. Paluszki lizać. Mogę już zamawiać jedzenie. Jeszcze tylko odliczę bejmy i gotowe. Jak się domyślacie, bejmy to pieniądze. Do zobaczenia, kochanek Zuby. Pa!